Ola Kozlek, jesteśmy na otwarciu sklepu Pitbull w Krakowie w Galerii Serenada. Ze mną jest Damian Lenikowski. Witam, cześć serdecznie. Przygotowujesz się do walki z Romanowskim. Jak ci idą przygotowania? Dobrze, najważniejsze chyba, że jestem cały i zdrowy. Jakby cały plan już od 2 miesięcy jakby przebiega pomyślnie. Został jeszcze miesiąc, także mam nadzieję, że dalej dotrwam bez żadnych kontuzji i bez żadnego uszczerbku na zdrowiu i wyjdę 100% gotowy do walki. Czego się najbardziej obawiasz w tej walce? Wiesz co, ciężko jest powiedzieć czego tak naprawdę, bo zawodnicy wychodząc chyba do klatki nie myślą o tym, czego boją się naprawdę, tylko raczej myślą, jak zrealizować swój plan, swój game plan, żeby zwyciężyć pojedynek, także nie mam jakichś większych obaw. Czy rozmawiałeś już może z Pawłem Pawlakiem i dał ci jakieś rady, na co uważać w starciu z Romanowskim? Tak, mieliśmy okazję już rozmawiać w ogóle na ten temat. Pokazywał mi i tłumaczył kilka myczków, do których on przygotowywał się do walki właśnie z Tomkiem, ale jeszcze w międzyczasie, w przyszłości, teraz w przygotowaniach mam zamiar pojechać do Łodzi i jakby już tak wiesz, namacalnie poznać ich techniki, które oni się uczyli na walkę z Tomkiem. A jak ty widzisz w ogóle walkę właśnie Michała Materli z Pawłem Pawlakiem? Ty jesteś bardziej za którą osobą? Wiesz co, no wygra lepszy, tak jakby obydwóch lubię i szanuję. Z obydwoma walczyłem z zawodnikami, przegrywając pojedynek. No, Paweł Pawlak jest bardzo ciężkim do rozpracowania zawodnikiem, bo bije jakby z każdej pozycji, ze wszystkiego. A Michał jest jakby trochę czytelny i wiemy, na pewno Paweł wie, czego się spodziewać po Michale, ale nie wolno nikogo skreślać. No, Michał jest jak z martwych stał, co chwilę wstaje i pokazuje, że jeszcze może zwyciężać z dobrymi zawodnikami, także myślę, że nie ma co mrugać, ale mówię, no tutaj jakby 60-40 na Pawła Pawlaka, bo jest po prostu jakby młodszy i bardziej wszechstronny. No i na przestrzeni tych 5 rund może być bardziej już wytrzymały od Michała. Właśnie, myślisz, że przez to, że Paweł ma doświadczenie, bo przewalczył już te 5 rund, a Michał jednak często kończył przed czasem i nie przewalczył tego pełnego limitu, to będzie to znaczące w tej walce? Wiesz co, na pewno może być, bo wiemy, że też lata lecą Michałowi i przez tyle lat, które bije się w organizacji, doznał wielu kontuzji, wiele razy był operowany i wiesz, to ciało na pewno już nie jest takie jak 20 lat temu. No, a tutaj Paweł, nie dość, że ma jakby doświadczenie w tych 5-rundowych walkach, bił się dla największej organizacji na świecie UFC i wytrzymywał te 5 rund i zwyciężał te pojedynki, także no tutaj jest przewaga dla Pawła. Wyłapałam na jednym z twoich wywiadów, że ty byłeś potencjalnym kandydatem na walkę z Michałem. Czy to prawda? Dostałem taką propozycję, oczywiście to była tylko propozycja, gdzie później ostatecznie zadzwonił do mnie Wojciech Rysiewski, dyrektor sportowy Federacji KSW i powiedział, że to będzie Tomasz Romanowski i że na Michała mają inne plany. Ale ty jesteś chętny na rewanż i przy okazji zrobienie walki o pas właśnie z Michałem, jeżeli on wygra i ty wygrasz swoje pojedynki, które macie. Tak, jeżeli ja wygram, Michał by wygrał, to myślę, że to by był świetny świetne w ogóle starcie rewanżowe i świetny pojedynek o pas mistrzowski. A już może odbiegając od federacji sportowej, jak ty się zapatrujesz na freakowe federacje? Zobaczymy cię jeszcze kiedyś w klatce? Póki co nie, dlatego że podpisałem jakby długoterminowy kontrakt z federacją KSW, a wypad, który miał miejsce bodajże w tamtym roku dla nieobecnej już federacji freakowej, to była jednorazowa zgoda jakby od Federacji KSW, no i pokój to tyle. Może kiedyś w przyszłości. A jak porównujesz w ogóle te dwie federacje? To jest zupełnie inny świat, bo teraz coraz więcej sportowców, już raczej po karierze sportowej, co prawda, wchodzą właśnie w świat freakfightowy. Wiesz, jakby sama walka i wejście do walki, klatka, to się niczym nie różni od, jak to się mówi, takiej prosportowej organizacji, no tutaj cała otoczka, jakby te wszystkie spotkania, wiesz, całe te media day i wszystkie, które oni robią, żeby robić jakieś zadymy, czy nawet ludzie, którzy są w środku i jakby nie są tacy, wiec, mocno 100% sportowi, czyli nie potrafią się jakby dobrze zachować, no jest to dziś odczuwalne, jednak to jest więcej młodzieży na arenach i na galach freakowych, które po prostu czuć i jakby i słychać,
a tutaj jest takie naprawdę, wiesz, jakby federacja prosportowa, to tam jest naprawdę wszędzie wszystko poukładane, jest szacunek i nie ma, nie ma widocznej tej takiej młodzieży, nie? Mocnej takiej młodzieży po prostu. Czy widziałeś ostatnią walkę Daniela Omielańczuka? Widziałem. I ja jak tak w sumie oglądałam troszeczkę, bo on walczył z Denisem Załęckim, na tej samej gali walczył również jego tata Dawid i obaj uciekali w tej klatce przed tymi swoimi rywalami. Jak oceniasz w ogóle te ich starcia? Bo Dawid walczył z Tomkiem Sarerą, też ze sportowcem, a Denis właśnie z Danielem. No wiesz, jakby ja może powiem tak, że gdzieś urywkami widziałem walki. No Daniela to całą walkę prześledziłem. No na pewno jeżeli chodzi o freaków, tak, za Łęckich, na pewno mierzyli się ze sportowcami, czyli z osobami, które potrafią się bić, które są większe, które są cięższe od nich i może taki mieli gameplan na walkę. Albo po prostu po wymianie ciosów, po poczuciu tego, że czy Sarara, czy Daniel Omielańczuk są silni i dobrzy sportowcy, może się bali tej walki i dlatego uciekali. Ciężko mi cokolwiek jest powiedzieć, bo jakby nie zagłębiałem się w to szczegółowo. Czyli ty ogólnie oglądasz, jak masz ochotę, nie interesują cię za bardzo te walki, bardziej skupiasz na typowo sportowych federacjach? Dokładnie tak. Jasne, ja ci bardzo dziękuję i życzę ci chociaż może, jak już na początku było nawiązanie do najbliższej gali KSW 88 i do walki wieczoru, Kaczmarczyk czy Rutkowski właśnie, na kogo tutaj stawiasz jeszcze? Wiesz co, nie wiem w jakiej formie będzie Kaczmarczyk. No, z tego co wiem, to on jeździ i się mocno przygotowuje po różnych. Daniel to jest, wiesz, naprawdę silny gość i z wydolnością. I to może właśnie być jakby, to może przychylić na jego wygraną, także myślę, że tutaj też 60 do 40 na Daniela, to Kaczmarczyk na pewno musiałby mocno bić się w dystansie, nie dać się złapać i obalić, a wiadomo, że Daniel będzie tego dążył i on tak umęcza swoich zawodników, tak ich rozbija i prawdopodobnie będzie taki scenariusz tej walki. Jasne, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.